Drugi dzień rywalizacji na torze Valera Freight Center w Starym Kisielinie zapowiadał się równie emocjonująco jak pierwszy. Prognozy pogody nie przewidywały drastycznej zmiany aury, termometry oscylowały w okolicach 26 stopni Celsjusza, wyglądało na to, że kierowcy będą mierzyć się tylko ze sobą. W porannej sesji kwalifikacyjnej najszybciej jeździli Julian Śmiechowski w Baby Rock, Karol Pasiewicz w Mini Rock, Adrian Janicki w Junior Rock, Igor Lejko w Rock GP15, a Daniel Zając w Rock GP25. Baby Rock. 13 zawodników tej kategorii zmieściło się w sekundzie za zwycięzcą kwalifikacji Julianem Śmiechowskim, co pokazuje, jak zacięty bój trwał o zwycięstwo w Baby Rock. Na starcie biegu finałowego wszystko układa się po myśli Śmiechowskiego. Na pierwszym zakręcie dwie pozycje zyskuje Mateusz Pasiuk, który wyprzedza Mikołaja Kanie i Jasia Przerowskiego i próbuje gonić lidera wyścigu. Przez trzy kolejne okrążenia widzimy fantastyczną wyrównaną walkę o miejsca w pierwszej trójce. Na trzecim okrążeniu, na drugim zakręcie atakuje Jan Przerowski i wyprzedza Mateusza Pasiuka, awansuje na drugie miejsce w wyścigu. Pasiuk jeszcze próbował kontrować, ale nie udała mu się ta sztuka. Dwa okrążenia później w tym samym miejscu Przerowski zaatakował ponownie, jednak udaną kontrą popisał się Śmiechowski. Kilkanaście sekund później był on już jednak bezradny i zawodnik Elite Racing Development objął prowadzenie w stawce. Tego pierwszego miejsca bronił znakomicie przed zaciekle atakującymi rywalami i ostatecznie dojechał do mety na pozycji pierwszej. Za jego plecami finiszowali Śmiechowski i Czaja. W drugim biegu finałowym również nie brakowało wyprzedzeń i rywalizacji na każdym metrze toru. Pomimo uporczywych ataków udało się jednak obronić pozycję Janowi Przerowskiemu, który prowadząc od startu do mety wygrał te zawody. O drugą pozycję walka pomiędzy Śmiechowskim a Czają. Piotrek wyprzedził Juliana na trzy okrążenia przed końcem i dubletem zespołu ERD zakończył się ten wyścig. Podium uzupełnia Śmiechowski, a na wielkie słowa uznania zasługuje finiszujący na czwartym miejscu Mateusz Pasiuk. Zawodnik Automobil Klubu Zielonogórskiego Duet po kłopotach w pierwszym finale do drugiego startował z 12 miejsca. Jego świetna postawa w wyścigu sprawiła, że awansował aż na miejsce czwarte. Runda dla Przerowskiego 75 punktów, drugi Czaja 56 punktów, a trzeci Śmiechowski 32 oczka. W klasyfikacji generalnej po 8 rundach prowadzi Śmiechowski 422 punkty, drugi jest Przerowski 383 punkty, a trzeci Czaja 374 punkty. Mini Rock. 0,01 sekundy dzieliła drugiego w kwalifikacjach Macieja Banasia od zwycięzcy Karola Pasiewicza. Karol fantastycznie pojechał poranną część zawodów i do pierwszego wyścigu startował z pierwszego pola. O pechu może mówić Banaś, który do finałowego wyścigu nie wystartował. Kłopoty techniczne sprawiły, że pozostał w parku maszyn i z niego musiał oglądać rywalizację. Na pierwszym zakręcie na drugie miejsce awansuje Marcel Kuc, który kilka sekund później wyprzedza też Karola Pasiewicza. Poza Kucem lidera wyprzedza też Mateusz Lenart i to on wskakuje na drugą lokatę. Przez kolejne okrążenia trwa zacięta walka kierowców z pozycji drugiej i trzeciej. Przez blisko połowę wyścigu Lenart nie daje się wyprzedzić Pasiewiczowi, ale ostatecznie musi ulec jego atakom. Marcel Kuc prowadzi niezagrożenie, a drugie miejsce po fantastycznej walce dla Karola Pasiewicza. Trzeci finiszuje Mateusz Lenart. Drugi finał ma swoją dramaturgię, ale niestety nie za sprawą wyjątkowej urody boju o zwycięstwo. Na dojeździe do pierwszego zakrętu Pasiewicz traci dwie pozycje, wyprzedzają go Lenart i Szablewski. Na prowadzeniu bez zmian Marcel Kuc. Na kolejnym zakręcie kolejnych trzech kierowców wyprzedza Pasiewicza. Karol na kolejnych okrążeniach pokazuje jednak, że świetnie czuje się w Starym Kisielinie i wyprzedza zawodników. Na pierwszym zakręcie szóstego okrążenia Karol jest na tyle blisko Jakuba Rybki, że przeprowadza atak na pozycję czwartą. Jednak na drugim zakręcie dochodzi do kontaktu tych zawodników po kontrze Rybki i Pasiewicz wypada na trawę. Ale chcąc kontynuować rywalizację, wyjeżdża na tor zakręt później. W tym momencie wszystko dzieje się bardzo szybko. Sędziowie wirażowi nie podnoszą żółtych flag. Wszyscy nadjeżdżający zawodnicy po zewnętrznej wyprzedzają Karola. W tłoku na torze nie widać wszystkiego doskonale i w tył karta Pasiewicza uderza Igor Seweryn. Uderzenie jest tak mocne, że Karol wypada z wózka, koziołkując w powietrzu. Tylko kask i Hans powodują, że zawodnikowi nie dzieje się nic nadzwyczaj złego. Pomimo tak groźnie wyglądającego wypadku, sędziowie nie decydują się przerwać wyścig. Pomoc Pasiewiczowi i Sewerynowi udzielana jest wewnątrz toru. A sam wyścig po fantastycznej walce wygrywa Kuc, który na mecie wyprzedził o niespełna 0,2 sekundy Mateusza Lenarta, trzeci melduje się Jakub Szableski. Runda dla Marcela Kuca 75 punktów, drugi Lenart 56 punktów, a trzeci Szablewski 43 punkty. W klasyfikacji generalnej pierwszy jest Szablewski 508 punktów, drugi Marcel Kuc 458 punktów, a trzeci Piotr Protasiewicz 310 oczek. Junior Rock.
Zacięta walka o zwycięstwo w tej kategorii trwa pomiędzy Adrianem Janickim, Gustasem Grinbergasem, Szymonem Urbaniakiem i Danieliusem Wawilowasem. Kwalifikacje padły łupem Janickiego, a tuż za nim uplasował się doskonale znający tor w Starym Kisielinie Marcin Zając. Pierwszy finał tej kategorii praktycznie bez historii. Prowadzi od startu do mety Janicki, drugie miejsce dla Marcina Zająca, który tylko przez dwa kółka jechał trzeci za Grinbergasem. Trzeci dojeżdża Wojciech Grzyb, a na pozycji czwartej melduje się Michalina Sabaj. Więcej emocji przysparza w kibicom finał drugi tej kategorii. Na pierwszym zakręcie, napędzając się po zewnętrznej, prowadzenie obejmuje Marcin Zając. Adrian Janicki nie obronił pozycji lidera, a dodatkowo na kolejnych okrążeniach spada aż na pozycję czwartą. Szybko jednak następuje przebudzenie zawodnika Jastrzębski Racing i począwszy od kółka czwartego notuje kolejne najlepsze czasy okrążeń, jednak nie udaje mu się zbliżyć na tyle do Zająca, by spróbować ataku. Na mecie Marcin Zając wygrywa z przewagą 0,3 sekundy, drugi jest Janicki, a trzeci Gustas Grinbergas. Runda dla Zająca 70 punktów, drugi Janicki 65 punktów, a trzeci Wojciech Grzyb 42 punkty. W klasyfikacji generalnej prowadzi Janicki 486 punktów, za nim Grinbergas 440 punktów, a trzeci jest Urbaniak 315 punktów. Po tym weekendzie do czołówki zbliżył się Zając, który ma na koncie 309 punktów i zajmuje obecnie 5. miejsce. Rok GP15. Drugi dzień zmagań na Valraf Race Center w kategorii Rok GP15 zapowiadał się o tyle ciekawiej od pierwszego, że w stawce pojawił się Wojciech Stadnik. Zawodnik D&D Motorsport pierwszy raz w tym roku pojawił się w Rock Cup Poland. Ten sezon najczęściej można go zobaczyć we Włoszech. Podczas regulacji gaźników miał on najlepszy czas okrążenia, a z kolei w kwalifikacjach przegrał z Igorem Lejko tylko o 0,2 sekundy. Już na dojeździe do pierwszego zakrętu Wojtek traci jednak pozycję na rzecz Daniela Zająca i przez całą długość wyścigu nie udaje mu się jej odzyskać. Ucieka przez cały wyścig Lejko, na mecie ma przewagę prawie 3 sekund nad drugim Zającem, a na podium widzimy jeszcze Wojtka Stadnika. W drugim finale w kategorii ponownie oglądamy dominację Igora, który na mecie ma 10 sekund przewagi nad drugim Zającem, trzeci dojeżdża Marcel Prokszakopen. Runda dla Igora Lejko 75 punktów, drugi Daniel Zając 60 punktów, a trzeci Marcel Prokszakopen 43 punkty. Wojtek Stadnik zdobył 42 punkty i zapowiedział, że jeszcze na jednej rundzie Rock Cup Poland się pojawi. A jakie plany na sezon 2016 Wojtka Stadnika? Na pewno Lonato. Jeszcze jedna runda, mam nadzieję, w Polsce. Tak dla zabawy właśnie. I w tym roku to chyba by było wszystko. Może my się o polskim myślimy. Więc oczekujemy z niecierpliwością. W klasyfikacji sezonu tej kategorii prowadzi w bezapelacyjnie Igor Lejko 546 punktów. Drugi jest Daniel Zając 348 punktów, a trzeci Marcel Prokszakopen 260 punktów. Rok GP25. Jak Kaniacz Dżu, tak zwycięstwa przed tym weekendem potrzebował Adrian Marcinkiewicz. Chcąc realnie włączyć się do walki o zwycięstwo w tej kategorii, zawodnik Ekantor.pl ACR musiał zacząć wyprzedzać swojego największego rywala Daniela Zająca. Ambitny zielonogórzanin nie zamierzał odpuszczać walki o zwycięstwo, tym ciekawiej zapowiadało się ściganie w Starym Kisielinie. 0,7 sekundy dzieliło zawodników w kwalifikacjach, które wygrał Zając. Pierwsze okrążenia pierwszego finału to ambitna pogoń Marcinkiewicza za liderem. Niestety na ostatnim okrążeniu dochodzi do kontaktu pomiędzy Adrianem i jadącym na trzeciej pozycji Mariuszem Szymczakiem. Marcinkiewicz dojeżdża piąty, Szymczak jest trzeci, drugi finiszuje Marcel Prokszakopen, a zwycięzcą jest Daniel Zając. Drugi finał to ponowna próba gonienia lidera przez Adriana Marcinkiewicza. Po starcie z piątej pozycji mozolnie odrabia straty. Po czterech okrążeniach wyprzedza Szymczaka, na piątym wyprzedza Prokszakopena. Przez kolejne okrążenia zmniejsza dystans do uciekającego Zająca. Niestety na decydujący atak nie wystarcza już czasu. Daniel Zając pierwszy, drugi Marcinkiewicz, a trzeci Mariusz Szymczak. Runda dla Zająca 75 punktów, drugi Prokszakopen 52 punkty, trzeci Marcinkiewicz punktów 51. W klasyfikacji generalnej prowadzi zdecydowanie Zając 548 punktów, który na 6 rund przed końcem ma 115 punktów przewagi nad Marcinkiewiczem. Trzeci jest Marcel Prokszakopen 384 punkty. Wymarzona pogoda, świetna atmosfera na trybunach i fantastyczne emocje na torze. Tak można podsumować weekend w Starym Kisielinie. Półmetek rywalizacji w tegorocznym pucharze Rock Cup Poland za nami. Zawodnicy mają coraz mniej czasu na to, by zmienić swoje pozycje w klasyfikacji. Kolejna okazja do odrobienia punktów 18 i 19 czerwca na torze Poznań w Przeźmirowie.